Kochani widzowie, wielu z was na pewno chciałoby zobaczyć najśmieszniejsze nazwy miast albo zna jakieś śmieszne nazwy miast. Ja mam dzisiaj tutaj przygotowane tych nazw kilka, dokładnie chyba około 10, jeśli dobrze widzę. No nawet 5-10, coś koło tego. Oczywiście tych nazw miast będzie więcej, bo w następnym filmie zrobimy sobie drugą część śmiesznych nazw miast. Chciałbym jeszcze powiedzieć, abyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję, by was nie ominęły kolejne odcinki. I kolejna jeszcze jedna informacja. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu Rad Konrada nie będzie, ponieważ Konrad Kapucin dostał wylewu po obejrzeniu filmu Oversow. Z racji, że nie będzie Konrada w następnym tygodniu, będzie ostatni odcinek Cipcioków, więc bądźcie na to przygotowani, że ostatni odcinek Cipcioków sobie zrobimy w końcu. A już potem za 2 tygodnie Kapucin wróci, także cóż rzec, zaczynajmy! Dobrze, to w takim razie lecimy. Dobrze, najzabawniejsze nazwy miast. Nagi Kutas na Węgrzech, Stolec w Polsce, w województwie zachodniopomorskim i to dokładnie pod Szczecinem, całkiem niedaleko. A na dokładkę Kondom. Tak, to są nazwy miast. Takich zabawnych jest o wiele więcej. Zobacz, które rozśmieszyły nas najbardziej. To następne nazwy miast sobie zrobimy niedługo, w następnym odcinku. Miasto Nagi Kutas leży na Węgrzech. Jesteśmy pewni, że żaden z Węgrów nie przypuszcza, że nazwa ich miasta może tak bardzo rozśmieszyć Polaka. To prawda. Nazwa miasta Batman również należy do tych najzabawniejszych. Gdzie mieszkasz? W Batmanie. Przezabawne. To oczywiste, że nazwa miasta pochodzi nie od imienia superbohatera, a od starożytnej jednostki miary. Batman? Serio? W starożytności była taka jednostka miary? Wyobraźcie sobie, nie? Macie jakiś tam określony cel, tak? Jedziecie sobie na koniu do drugiego miasta i się pytasz, jaka długość jest do następnego miasta? 10 Batmanów, mości panie. 10 Batmanów. I takie 10 Bruce'ów Wayne'ów jest rozłożonych na drodze. Przechodzisz sobie te 10 Batmanów i jesteś w następnym mieście, także beka. Kolejne zabawne miasto to Kondom. Nazwa miasta nie ma nic wspólnego z prezerwatywą, a z rynkiem. Słowo to pochodzi z języka galizyjskiego. To nawet ciekawe, ale dość śmieszne, no bo przyjeżdżasz sobie do takiego miasta i ha 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 ha. Chwila! Ja zapomniałem o odpowiedniej oprawie, ja przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Halo, halo dzieciaki, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to są nasze superowe, najzabawniejsze nazwy miast. Dildo! Ta nazwa naprawdę nas rozbawiła. Mieszkańcy Dildo kilkukrotnie próbowali zmienić nazwę miasta, ale jak widać bezskutecznie. Wcale się nie dziwię, jakby ktoś miał na przykład nazwę Dildo na swoim profilu na Facebooku u mnie na grupie, dostałby bana, bo to nie jest jego prywatna tablica. Proste i logiczne. Przepraszam bardzo. Ja bym sobie jeszcze zapętlił tą superową muzyczkę, dlatego lecimy dalej. Miasto Fucking leży w Austrii. Przyjezdni się śmieją, ale mieszkańcom do śmiechu z powodu nazwy ich miasta na pewno nie jest. Także co? Chodźmy na jakiś fucking! No. Lecimy dalej. A teraz coś z polskiego podwórka. Miasto Stolec. Dokładnie pod Szczecinem on jest. Poważnie. Nawet bym wam pokazał Google Mapsy, to chwileczkę już. Kamerka tutaj.
Boże święty, profesjonalny twórco. Stolec. Pod Szczecinem, zobaczcie. To jest na granicy dosłownie, na granicy. Na granicy polsko-niemieckiej. No dobra, no trochę daleko jednak, ale autobusy do Stolca normalnie idą. Normalnie idą autobusy do Stolca, także bardzo dobrze, kochani. Chuj! Leży w Belgii. Mimo, że dla Belgów nazwa miejscowości wcale nie jest zabawna, Polakom kojarzy się jednoznacznie. Wcale się nie dziwię. No i to. Lanfer dribli google gil. Najdłuższa chyba nazwa miejscowości. Tej nazwy Walii nie próbuj nawet przeczytać. Połamany język gwarantowany. Tak, tu z powyłamywanymi nogami. Te imiona dla dzieci są zakazane. O, widzicie, to też możemy to sobie kiedyś zobaczyć. Moi drodzy, kochani, nigdy więcej Tyrian Music. Chciałbym zaznaczyć, chciałbym wam powiedzieć, że jesteście cudowną widownią i bardzo was lubię i szanuję. Dlatego zostawcie mi suba oraz łapkę w górę, ponieważ chciałbym, abyście dobili te 1000 subskrypcji. A na 1000 subskrypcji mam naprawdę bardzo ciekawą rzecz dla was. Ja byłem Nikodem Apoczkin, a to było śmiechu warte. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.